Jest z nami Rafał Siemaszko. Przed meczem z Odrą Opole spodziewaliśmy się tego, że będzie łatwo. W trakcie meczu zaczęliśmy oczekiwać tego, że po prostu uda się wygrać, no a skończyło się wynikiem 0-1. Czy ktoś z Was, czy Ty spodziewaliście się, że w takich nastrojach będziecie ruszać w długą podróż do Gdyni? No na pewno nie. No, zdecydowanie chcieliśmy wygrać to spotkanie, przejść do następnej rundy. Tutaj nikt nie zakładał nawet dogrywki i no mówię, no, chcieliśmy wygrać to spotkanie. Nie udało się, długa podróż przed nami do domu w smutnych nastrojach. Rozdział pod tytułem Puchar Polski został zamknięty już na tym etapie, także no, no niestety trzeba tylko przeprosić wszystkich kibiców, którzy wierzyli w to, że kolejny raz gdzieś daleko dojdziemy, czy to do finału Pucharu Polski i niestety no, zawiedliśmy sporo osób, chłopaków, którzy również nie pojechali na to spotkanie, liczyli, że będą mogli zagrać w kolejnych rundach, no, no niestety zawiedliśmy. No właśnie, kibice byli dzisiaj w Opolu, dopingowali Was i już za kilka dni będą dopingować w Gdyni. Mija ta miesięczna niemalże przerwa, rozbrat ze stadionem w Gdyni i chyba tu się można doszukiwać plusów, że wracamy do ligi i gdzieś ta sportowa złość da o sobie znać już w niedzielę w meczu z Piastem. No miejmy nadzieję, że tak będzie, że teraz skupimy się już na meczach ligowych, bo też nie jesteśmy w jakiejś dobrej sytuacji w lidze i trzeba będzie powalczyć teraz w meczu z Piastem w Gliwice. No mówię, no, no ciężko coś więcej powiedzieć, bo naprawdę nastroje nie są dobre. Wiedzieliśmy, że Odra jest groźna przy stałych fragmentach gry, że grają na krótki słupek i niestety zemściło się to gdzieś chwila nieuwagi i idealne uderzenie głową. Przegrywamy 1-0 i teraz czekamy na ligę. Dzięki i powodzenia w niedzielę. Dziękuję. Jest z nami Krzysztof Janus, zdecydowanie lepszy nastrój niż Rafała Siemaszki. Zwycięstwo w Pucharze Polski z wyżej notowaną drużyną musi smakować, a czy z drużyną, w której się wcześniej występowało, smakuje jeszcze lepiej? Smakuje na pewno, powiem, że bardzo i fajnie, że nam się udało wygrać z Arką. Dla nas też przede wszystkim bardzo ważne od strony mentalnej, ponieważ wiadomo, jaka jest sytuacja nasza w lidze w pierwszej. Także nam pewno to zwycięstwo nas podbuduje. No i my czekamy już na mecz niedzielny z Sosnowcem. Trenerzy na konferencji pomeczowej zgodnie uznali, że to był mecz do jednego gola. Ta drużyna, która pierwsza strzeli gola, wygra. Co twoim zdaniem zaważyło, że to właśnie wy tego gola zdobyliście i wygraliście? Powiem tak, moim zdaniem w drugiej połowie chyba stworzyliśmy sobie lepsze okazje mimo wszystko niż Arka. No jedną z tych okazji udało się wykorzystać, był to stały fragment, świetnie wykonany, fajnie uderzona piłka. No i udało nam się wygrać. Dzięki, powodzenia w dalszych rundach. Dzięki bardzo, na razie.